No to już odpowiadam na drugie pytanie od naszych uczniów. Tak, to zobaczymy już. Droga pani Alina, proszę powiedzieć o liczbie wyjątków w języku polskim. Moi drodzy, oczywiście, kiedy jesteśmy na lekcjach, to mamy dużo wyjątków, ale wszystko jest w porządku, bo i w języku ukraińskim, i w języku rosyjskim to wszystko tak jest. I proszę, może trzeba więcej czytać, więcej oglądać filmów, i to po prostu będzie jak trzeba, i zapamiętywać się będzie lepiej niż po prostu siedzieć i uczyć tych wyjątków co dzień w domu. To proszę bardzo, po prostu nie denerwować się i wszystko będzie w porządku. Do widzenia!